Zapiekanka ziemniaczana z kurczakiem. Zaczynam od przygotowania warzyw. Obrane ziemniaki siekam w średnie krążki, cebulę kroję w plasterki, paprykę dzielę w dużą kostkę. Pierś z kurczaka porcjuję w średnie kawałki. Pokrojone mięso doprawiam przyprawą do kurczaka i mieszam. Do miseczki wybijam dwa jajka, wlewam śmietanę, wsypuję zioła prowansalskie i łyżeczkę soli. Całość chwilę roztrzepuję. Do naczynia żaroodpornego wlewam łyżkę oleju i rozsmarowuję po dnie. Na pierwszą warstwę układam cebulę, później kładę ziemniaki. Trzeba tak układać, aby ziemniaki nie leżały jeden na drugim. Doprawiam obficie solą i pieprzem. Na ziemniaki rozkładam kawałki kurczaka. Teraz całość zalewam wcześniej przygotowanym sosem śmietanowym. Kurczaka posypuję startym żółtym serem. Na ostatnią warstwę rozkładam pokrojoną paprykę. Naczynie przykrywam i wstawiam do piekarnika. Piekę przez godzinę w temperaturze około 185 stopni. Po 45 minutach zdejmuję pokrywkę i piekę dalej. Gotową zapiekankę posypuję pokrojonym szczypiorkiem i podaję. Dziękuję za obejrzenie filmu, proszę o subskrypcję, komentarze i oceny.